Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Zobaczcie, jak u nas jest dzisiaj za oknem. Znowu powrót zimy. Tak jak wczoraj się obawiałam, żeby nie było biało, no to zobaczcie. Sypie i to tak konkretnie zaczęło właśnie sypać już coś. Było po 6 rano, teraz jest godzina 7. No i zobaczcie, tak to wygląda dzisiaj. No powiem Wam, zaskoczenie totalne. Myślałam, że już nie będzie zimy, a tu jednak zima dalej. Tak więc, moi drodzy, zapraszam na kolejnego vloga. I can see the mystery in your eyes. Through the veil of secrecy where you hide. Moi drodzy, no nie wierzę, tyle śniega u nas nasypało, powiem Wam, że tak sypało, zresztą widzieliście tutaj, jest tak biało, wszystko pokryte jest po prostu śniegiem,
Ja za chwilę właśnie wychodzę, mam wyjazd znowu, jadę. No i powiem Wam, że mam auto tak zasypane, tak zaśnieżone, że muszę sobie po prostu odśnieżyć. No powiem Wam, że no nie sądziłam, że aż tyle nasypie. Że może gdzieś tam coś popruszy, wiecie, to stopnieje, zniknie, będzie się topić. A tu tyle nasypało. Kochani, mamy u nas, przynajmniej u mnie, powrót po prostu zimy. No, a my sobie jedziemy winno. My już wracamy akurat do domu. Pozałatwiam, co miałam załatwić. Zobaczcie, jaka jestem strasznie rozczochrana, bo non-stop właśnie ten kaptur, kapuzę ubieram. Powiem Wam, że tak strasznie wieje, sypie tym śniegiem. Ja już mam cholernie dość, powiem Wam, tej zimy. Naprawdę, wszyscy tutaj narzekają, gdziekolwiek się idzie, czy do sklepu, to wszyscy narzekają na tą zimę. Tragedia dzisiaj. Niektórzy nie mogli wyjechać u nas prawdopodobnie. Właśnie koleżanka mi mówiła, że tir stanął na drodze, bo nie mógł jechać o 7 rano. Także widzicie, przyszła zima, śnieg i same problemy. My byliśmy właśnie w Pepco, byłam jeszcze teraz w piekarni po chleb, taki inny chleb, taki kwadratowy. I takie rogaliki słodkie kupiłam. No i co? Byłam w drukarni jeszcze. No i co? Jedziemy do domu w końcu. Bo powiem Wam, że już mam naprawdę dość. Jedziemy robić obiad, bo jeszcze nie mamy. A jest godzina, już widzę na zegarku tutaj w samochodzie, 13. A my obiadu jeszcze nie mamy. Rano tylko sobie zdążyłam, powiem Wam, oskrobać ziemniaki. No i zaraz idę właśnie smażyć, podsmażyć cebulkę, mięso mielone. No i robimy dzisiaj zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym. Także więc lecę do domu, jedziemy, no nie, jestem tu z Damianem. Jedziemy do domu, robimy obiad. Wróciłam, jestem właśnie w domu. Wypakowałam sobie właśnie wszystko i zrobię Wam, moi drodzy, taki tutaj mały haul zakupowy, co kupiłam. I zaraz zabieram się za robienie właśnie obiadu. I moi drodzy, ja Wam na początek pokażę może z Dilza, bo byłam jeszcze w Dilzie, wskoczyłam po jedną rzecz. No właśnie papugi tutaj krzyczą. A mianowicie tego zajączka właśnie, którego mam tutaj, jak widzicie. Kupiłam sobie jeszcze jednego takiego właśnie zająca z tymi uszami złotymi za 12 zł. Powiem Wam, że on tu fajnie mi wygląda przy tej kuli. I na dole niżej mam jeszcze jedną kulę, więc sobie tam postawię tego zająca z drugiej strony przy kolejnej kuli. Kurde, tak patrzę na siebie, że faktycznie jestem rozczochrana od tego kaptura, ale widzicie, taką niestety pogodę mamy. Także więc taki zając z Dilza, trzeba tu położyć. No i z Pepco już tu Wam pokażę, Damian mi podaje. W Pepco kupiłam takie jajo, zobaczcie, takie złote. Chciałam inne, ale niestety tego innego właśnie nie było. I kupiłam właśnie takie jajo. Cicho tam się drżą. I to jajko jest w cenie 15 zł. Takie fajne jajeczko. No i do tego sypiemy tutaj właśnie, zobaczcie, takie jajeczka kupiłam jeszcze drobne. Cena takich jajek jest 3 zł. Takie kolorowe, zobaczcie. Takie jajeczka za 3 zł. Wsypiemy je tutaj do tego. I tu Damian pokazuje jeszcze jedne właśnie takie złote, które właśnie pomieszamy z tym i wsypiemy tutaj do tego. Także te większe, cena jest 5 zł, te mniejsze są 3 zł. Także więc coś takiego my kupili, plus tego właśnie zająca w Dilzie. A to jest, moi drodzy, z Pepco. Tak więc, moi drodzy, takie zakupy właśnie pepkowe. Także idę to schować, nerki poobcinam, znaczy schować, wsypać tutaj te jajeczka, no i będzie już jeszcze ładniej się wyglądało. I jeszcze z takich zakupów, to zobaczcie, kupiłam bułeczki, kajzerki, kupiłam takie właśnie rogaliki, takie na słodko, no i oczywiście chlebuś taki wzięłam kwadratowy, bardzo lubię właśnie taki i dzisiaj byłam i kupiłam. No i co? Ale mi się ciemno tutaj gdzieś zrobiło, no.
Dobra, teraz mnie widać. No i powiem Wam, że idę się teraz właśnie przebrać i idę robić właśnie działać obiad. Ziemniaki mam już tutaj obrane, tylko wyleję z nich wodę, przesnąć trochę, idę smażę właśnie mięsko. No i obiad będzie za niedługo. A dzisiaj na obiad właśnie robię tą zapiekankę z tego pomysłu z winiar, ziemniaki z mięsem mielonym. Powiem Wam, że ja bardzo lubię. U mnie wszyscy to lubią tą zapiekankę, tylko powiem Wam, że ciężko dostać właśnie tą ziemniaczaną z mięsem, bo większość jest właśnie z tym makaronem, a u mnie z makaronem nikt nie lubi, więc to tylko kupuję, powiem Wam, w jednym sklepie niedaleko koło mnie, bo u nas nigdzie nie ma i w tych dużych sklepach u nas tak samo nie ma, więc widzicie, no to jest u nas niestety jakoś ciężko dostępne, w jednym sklepie tylko jest. Tak więc ja już to zrobiłam, wsadziłam do piekarni. No i teraz trzeba czekać, jak się upiecze. No to zapiekankę już mamy gotową, wyciąłam z piekarnika. No i teraz tylko ją wyciągnę, pokroję każdemu na talerz. No i będziemy jeść. Powiem Wam, zapach jest rewelacja, a smak obłędny. My już jesteśmy właśnie po obiedzie. Zapiekanka, powiem Wam, że przepyszna wyszła. Super, naprawdę ja uwielbiam. U mnie Damian też tak samo. Jeszcze właśnie tam kończy, jeszcze mu troszkę zostało. No powiem Wam, że super te zapiekanki są, ale to jak mówię, właśnie akurat ta z tym ziemniakami, mięsem mielonym, bo no z makaronem u mnie nikt nie lubi, więc nie kupuję. No, a ta jest właśnie, tak jak mówiłam, ciężko dostępna, więc widzicie, no w jednym sklepie jest tylko. No, także więc będę musiała się udać do tego sklepu i powiem Wam, że sobie właśnie zakupić, bo ostatnio kupiłam trzy, no i te trzy wszystkie już my zjedli. No, tak więc będę musiała się udać i właśnie kupić. A teraz, moi drodzy, co? Powiem Wam, że pogoda jest taka szalona, strasznie szalona, bo albo mega wyjdzie słońce, strasznie świeci i do tego jeszcze chmury za chwilę, straszny wiatr, powiem Wam, że teraz tak patrzę tu w okno, strasznie wieje, takie podmuchy, straszne wiatru, nie lubię czegoś takiego, nie lubię jak tak się dzieje, ale powiem Wam, no tak mega, nagle mega wyjdzie słońce, mocno tak świeci, a za chwilę się robi taka ciemność wiatrzyska. Nie wiem, co z tą pogodą, ale powiem Wam, że ja już naprawdę mam dość. To wszystko tak ładnie na polu już zaczyna rosnąć. Pączki ma, liście już kurcze się robią, a tu zima, śniega nasypało. Aczkolwiek powiem Wam, że teraz trochę stopniało, teraz znowu właśnie wyszło słońce. Szalona pogoda, naprawdę. Ja teraz idę się przebrać, idę sobie to właśnie ściągnąć, bo miałam ściągnąć, ale zajęłam się tym obiadem, robiłam. Także już nie miałam czasu, teraz my zjedli, więc idę to ściągnę, ubiorę sobie krótki rękawek, bo mi gorąco. No i idę, muszę trochę tutaj ogarnąć, poodkurzać, bo wiecie, ja odkurzam albo każdy dzień, albo co drugi dzień, bo ja nie wiem skąd, jakieś paprochy, zawsze coś, zawsze dokładnie wyodkurzam wszędzie, pod wszystkim, ale zawsze się coś znajdzie. Ale najgorsze to są właśnie, powiem Wam, te papugi, bo one tak cholernie śmiecą. Jeszcze mąż mi przywiózł jeszcze jedną, bo dlatego, że tamta samotna była, no to wiecie. Ach, czekam, jak będzie naprawdę ciepło, to będą na polu. Ostatnio było tak fajnie ciepło i siedziały cały dzień na polu, na wieczór tylko je wzięłam do domu, a tak to teraz widzicie, siedzą. Idę właśnie teraz poodkurzać, bo widzę, że już mi tam naśmieciły w kuchni. Wiecie, to co jedzą, właśnie one tak dziobią i to wszystko szczela, więc idę teraz posprzątać, poodkurzać. A tam właśnie, słuchajcie, głośno jest, bo idzie bajka, Damian kończy jeść obiad, no. A ja biorę się za odkurzanie. A tutaj właśnie Wam pokażę ten nowy nabytek, tą papuszkę właśnie. To jest właśnie ta tutaj taka zielono-żółta. No, Damian ją nazwał cytrynka, jak taką pierwszą, co my mieli, no to ta też jest cytrynka. No i oczywiście Stefan niebieski. Powiem Wam, że ja tutaj właśnie sprzątam, odkurzam, odkurzyłam im klatkę. No i takie sprzątanie, powiem Wam, szaleją, głupieją, drżą się cholernie i zaraz Wam tutaj pokażę, jaki one robią śmietnik i dlatego mnie to strasznie denerwuje. Zobaczcie, co tam jest tutaj na podłodze. Pióra, po prostu to proso, które to jedzą ten pokarm.
O, zobaczcie, ile piór tutaj jest. No i jeszcze do tego Damian wysypał cekiny. I te pomarańczowe to tam leżą właśnie cekiny. Także ja teraz biorę się za sprzątanie, za odkurzanie. Właśnie tutaj mam odkurzacz, bo odkurzałam tą klatkę. No i takie dwie moje małpy tutaj właśnie siedzą, zobaczcie. O, no właśnie, pokażcie się, uciekają. Dobra, biorę się za ten bajzel. Wyodkurzany, każdy zakamarek, powiem Wam, także mi się przyłożyła do tego wszystko wyodkurzane, ale powiem Wam, że ja zawsze tak odkurzam wszędzie po prostu, bo mnie denerwują te paprochy, jak gdzieś zobaczę, czy pod biurkiem, czy pod toaletką, to ja muszę się zaraz jak najszybciej właśnie tego pozbyć, także wiecie, u mnie odkurzanie to albo, tak jak mówiłam, każdy dzień, albo przynajmniej co drugi dzień musi to być. No, wyczyściłam tak samo klatkę, wyodkurzałam papugą, jak widzieliście tą nową papugę tam, strasznie jakaś krzyczliwa, masakra, powiem Wam, że już mam dość, czekam jak będzie po prostu ciepło, żeby one były na tarasie po prostu. No, a ja teraz, moi drodzy, co? Będę kończyć po prostu już tego vloga, jest już po godzinie 17, za chwilę będzie wpół do 6. Czekam na męża właśnie, jak przyjedzie z pracy, podgrzeję mu zapiekankę, no i nie wiem, zastanawiam się, czy nie skrócić tych firan właśnie w kuchni, bo powiem Wam, że jedna jedno mnie trochę denerwują, że są takie długie, leżą na podłodze i wiecie, jak mam odkurzać tam koło okna, to ja muszę po prostu je podnosić. No i muszę dopiero tam wyodkurzać. Jak myję podłogę, to samo muszę robić. No i nie wiem, czy po prostu je nie skrócę o jedną falbanę. Będą trochę krótsze. Nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądać. Aczkolwiek nawet widziałam, że tak mają po prostu krótsze te zasłony, firany ludzie właśnie w domach przy swoich oknach. No nie wiem, zobaczę. Jak będzie mi się chciało dzisiaj, to zrobię to dzisiaj, a jak nie, to po prostu ogarnę to w jakiś inny dzień. A tak w ogóle powiem Wam właśnie tutaj, przed chwilą jak widzieliście, Damianek Wam nagrał właśnie to jajeczko takie srebrne z tymi małymi jajeczkami. To jest u niego w pokoju. On to właśnie chciał, żebym mu kupiła. No to wziął właśnie do siebie do pokoju, tam sobie te jajeczka włożył i mówi: mama, idę, nagram. No i Damianek Wam właśnie nagrał, jak te jajeczka tam właśnie wsypał, jak je tam ma. Ja potem jeszcze idę tylko u niego w pokoju, kurze jeszcze pościeram. No i powiem Wam, że właśnie muszę się wybrać w któryś dzień właśnie albo do Pepco, albo do Action. Już tak na spokojnie, wiecie, żeby już nic po prostu nie kupywać, żadnych rzeczy ozdób świątecznych, nic już na Wielkanoc. Tylko po prostu muszę kupić takie pudła, w które mogłabym schować Damiana zabawki. Bo powiem Wam, że nieraz to się wala tyle tego u niego w pokoju, że po prostu jak coś wyciągnie, walnie gdzieś tam, po prostu położy. No i wiecie, nazbiera się potem tego. Chociaż powiem Wam, że on tak sprząta nawet zaniesie w dane tam miejsce. No ale jednak jest tego dużo i chciałabym, wiecie, tak trochę posprzątać, jakby miał w tych właśnie takich pudełkach przeźroczystych, pudłach. To by to fajnie wyglądało. Właśnie w Action są takie zamykane, nawet na kółkach są. I coś takiego właśnie kupię, bo powiem Wam, że miałam kupywać właśnie z wikliny, wiklinowe właśnie takie kosze, jak tutaj mam, tylko że taki, wiecie, niski, taka skrzynia po prostu. No, ale nie wiem, czy do tego za wiele nie wejdzie. Nie są one takie pojemne właśnie, jak oglądałam właśnie na Allegro, bo ja tego zamawiałam właśnie przez Allegro w kuchni, boże, nie w kuchni, tylko w łazience mam też kosz taki właśnie na pranie, to też zamawiałam przez Allegro, wszystko zamawiałam właśnie przez Allegro. No, tak więc no nie wiem, albo w Pepco, bo dzisiaj oglądałam, są takie pudła, tylko trochę są małe, chociaż to jedno by mogło być, a w Action to naprawdę macie wybór tych pudeł, naprawdę jest ich mnóstwo, różne rozmiary i nawet są na kółkach, także więc o, właśnie. Wyszło teraz, jak widzicie, słoneczko i ta pogoda tak mnie dzisiaj, powiem Wam, denerwuje, szaleje, że makabra, żeby no ten śnieg nie sypał, to by było dobrze, ale powiem Wam, że stopniało trochę, także więc miejmy nadzieję, że przez noc nas nie zawali tym śniegiem, tak jak dzisiaj rano sypało i tyle nasypało, to już praktycznie stopniało, ale jeszcze i tak gdzieś leży, no, i zaczyna znowu sypać.
Taki urok po prostu. Ja już chcę tak wiosnę, żeby tak było jak ostatnio, to by było świetnie, a ta zima to mnie dzisiaj po prostu dołuje. Ale dobra, poczekamy, będzie pięknie, ładnie, jeszcze się kochani nacieszymy. Dobra, moi drodzy, ja już będę kończyć, nie przynudzam już tutaj. A jeszcze jedno właśnie powiem, bo ktoś mi tam pod filmem napisał, piękna koszula i skąd z wczorajszego vloga. To właśnie tutaj powiem, ale chociaż też odpiszę za chwilę. Powiem Wam, że to jest stara koszula. Ja ją kupiłam, nie wiem, z rok, dwa lata temu, tak jakoś. Albo będzie rok, ponad rok do dwóch lat. I to jest stara właśnie koszula, ale tak dobrze się trzyma, widzicie. Ja uwielbiam koszulę, no i chodzę w koszulach. Mam ich trochę w szafie i tą koszulę, powiem Wam, tą taką limonkową, właśnie taki zielony, ładny kolor w kwiaty, to ja ją kupiłam na stronie, powiem Wam, strona, właśnie teraz myślę, bo mi wyleciało, Rika Fashion, nie Rika Fashion, bo tam też kupywałam, Loka Fashion, o właśnie, bo one są takie podobne, Rika Fashion, Loka Fashion. No, to także Loka Fashion, właśnie oni tam mieli takie koszule, możecie sobie zobaczyć, teraz też mieli fajne koszule, chciałam Kamil kupić, ale niestety się wysprzedały, były takie fajne białe z koronką, ale białe się już wyprzedały, a u mnie Kamila potrzebuje takie właśnie na egzamin, jakąś białą koszulę, więc kurczę, no będę musiała gdzie indziej jej poszukać. Ale powiem Wam, przedtem miałam właśnie taką fazę na te koszule, chociaż teraz też jeszcze mam, ale na razie nie kupuję, tylko teraz mam fazę znowu na marynarki. Powiem Wam, że dawniej nie cierpiałam marynarek, a teraz po prostu lubię. Jeszcze zależy, jaka to jest właśnie marynarka. Jak jest taka fajna, taliowana, no to lubię. A takich, wiecie, fez wielkich, taką troszkę większą marynarkę, to ja mam właśnie tą Sinseya w Pepitkę. I szczerze mówiąc, powiem Wam, że ostatnio w niej chodziłam, ale jakaś taka mi się wydaje trochę duża jakby była, chociaż to jest S-ka. No nie wiem, jakaś taka jest. Zresztą wiecie, jak tam w Sinseju mają tą rozmiarówkę. Dobra, kochani, ja już naprawdę kończę tego vloga, bo jak ja bym się tutaj rozgadała, to bym gadała i po prostu by końca nie było, a nie chcę Was zanudzać tym gadaniem. Także, moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie za komentarze pod filmami, za łapki w górę, za subskrypcje. Ja Was serdecznie, kochani, pozdrawiam. Oczywiście dalej proszę o komentarze, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, a my widzimy się, kochani, już w kolejnym vlogu. Pozdrawiam Was, buziaki, do zobaczenia!